zakończyliśmy spotkanie z panem marszałkiem, o które też wnioskowałem, prosiłem, ponieważ chcemy porozmawiać o bardzo ważnych sprawach i porozmawialiśmy o bardzo ważnych sprawach dla Polaków, które są najpilniejsze. A to są te ustawy, te zmiany ustawowe i pozaustawowe, które uregulują również kwestie związane z cenami energii elektrycznej, cenami żywności czy wakacjami kredytowymi. Choć poruszyliśmy również szereg innych tematów ustaw, którymi rząd się zajmuje. Zajmował się też wcześniej, ale też na zasadzie ciągłości funkcjonowania będziemy pracować nad nimi w najbliższych dniach. Pan marszałek był właśnie tym zainteresowany, jakiego typu projekty z rządu trafią do Sejmu, właśnie z intencją, tak to odczytałem i biorę to za dobrą monetę, aby mogły być wdrożone w trybie właściwym do wejścia w życie. No bo na przykład zerowy VAT na żywność, który proponujemy, powinien wejść w życie od 1 stycznia. Ceny energii elektrycznej powinny być również zamrożone od 1 stycznia przyszłego roku. Podobnie wakacje kredytowe od 1 stycznia przyszłego roku. Tu też w kontekście wakacji kredytowych wskazałem na pewne różnice pomiędzy projektem, który się pojawił ze strony obecnej opozycji i jakiego typu reperkusje będzie to miało w kontekście potencjalnych klientów czy obywateli, którzy chcieliby skorzystać po prostu z tych ulg kredytowych. Oprócz tego rozmawialiśmy o projektach związanych z rolnictwem. Wymieniłem kilka ustaw, nad którymi rząd pracuje i również o emeryturach stażowych. To sprawa niezwykle ważna, nasze zobowiązanie przedwyborcze i ta ustawa w tym tygodniu jeszcze zostanie przeprocedowana przez Radę Ministrów i również zgłosiliśmy panu marszałkowi, że będzie ta ustawa kierowana do Sejmu. Oprócz tego rozmawialiśmy również o tym, kiedy będzie moje exposé, kiedy będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził. Wyznaczyliśmy godzinę, a więc tutaj też ten harmonogram jest bardzo dobrze znany i to też zostało ustalone. Oprócz tego rozmawialiśmy o wielu praktykach tutaj sejmowych, o wielu sprawach, które są bardzo ważne dla naszego klubu parlamentarnego, ale też obiecaliśmy sobie, że koncentrujemy się dzisiaj na tych kluczowych sprawach z punktu widzenia obywateli, a więc wakacje kredytowe, a więc tanie rachunki, nie jakieś tanie porachunki, tylko właśnie tanie rachunki, nie igrzyska, tylko właśnie zerowy VAT na żywność, projekty, które są bardzo ważne dla polskich rolników, dla różnych grup społecznych i również takie, które będą istotne z punktu widzenia realizacji ustawy budżetowej. To wszystkie tematy, które omówiliśmy. Spotkanie odbyło się, jeśli chodzi o moją perspektywę, w dobrej, rzeczowej atmosferze. Liczę na dobrą współpracę z panem marszałkiem w przyszłości. Panie premierze, jeśli chodzi o te ważne projekty ustaw, o których pan wspomina, o wakacje kredytowe... Przepraszam, pani redaktor. Ustaliliśmy, ale to jest oczywiście ostateczna decyzja pana marszałka, godzinę 10 w poniedziałek 11 grudnia. Panie premierze, pan wspominał o tych ważnych... termin, panie premierze. Wspominał pan o tych ważnych projektach ustaw, o wakacjach kredytowych, o zerowym VAT-cie na żywność. Ja pamiętam, że od miesięcy pana pytaliśmy, jeśli nie od początku roku, czy ten zerowy VAT będzie przedłużony, co z wakacjami już kredytowymi, odpowiadam. Ale sekundkę, jeszcze dokończę pytanie. Pan od miesięcy nam mówił, że no to jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie. Dlaczego decyzja zapadła dopiero po wyborach w rządzie mniejszościowym? Szanowni Państwo, decyzje zapadły w odniesieniu do tych spraw w różnych terminach. Jak pamiętacie Państwo, po kolei omówię 4 bardzo ważne ustawy, które teraz cały czas, pomimo tego ferworu walki sejmowej, bardzo obywateli interesują. Emerytury stażowe, wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność i energia elektryczna. Po kolei. Szanowni Państwo, emerytury stażowe, jeśli dobrze pamiętam, ogłaszaliśmy to na początku września w Końskich, a więc kontynuujemy coś, co było zapowiedziane przed wyborami. Zerowy VAT na żywność realizowaliśmy 2 razy dokładnie, panie redaktorze, szanowni Państwo, dokładnie w identyczny sposób. To znaczy na tym etapie prac legislacyjnych, prac sejmowych, szanowni Państwo, nie było ani 2 lata temu zerowego VAT-u na żywność,
a jednak został wdrożony na początku 2022 roku. Ani rok temu nie było na tym etapie prac sejmowych, jednak został wdrożony od początku 2023 roku. I podobnie mamy intencję wdrożyć to teraz. Przyznacie Państwo, że przede wszystkim jest to potrzebny projekt wtedy, kiedy inflacja cały czas jest stosunkowo wysoka. Tak ją określamy. Jest ona stosunkowo wysoka i dlatego chcielibyśmy, aby to zostało również wdrożone. Wakacje kredytowe to coś, o czym mówiłem we wrześniu, a więc zdecydowanie jeszcze przed wyborami. Tu jako ciekawostkę powiem Państwu również, że pewne pomysły dzisiejszej opozycji, które trafiły, nie wiem czy one trafiły do marszałka, ale pojawiły się przynajmniej w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej, nie są dobre dla obywateli. A chciałbym, abyśmy wszyscy reprezentowali interes obywateli. One przede wszystkim są łagodniejsze dla sektora bankowego, a banki będą miały tak czy owak bardzo wysoki dochód w przyszłym roku. Nie ma co żałować banków, więc naprawdę zróbmy tak, aby z wakacji kredytowych jak największa liczba osób, tych, którzy są w potrzebie, mogli skorzystać. I czwarty projekt, czyli ten, który dotyczy energii elektrycznej. Proszę sobie popatrzeć na to, co mówiliśmy jeszcze w sierpniu, jeszcze we wrześniu i tak samo na zasadzie ciągłości realizacji naszych obietnic chcemy wdrożyć ten projekt. Sytuacja jest oczywiście o wiele trudniejsza teraz, ale wierzymy w to, że się znajdzie do tego większość parlamentarna. To co stało na przeszkodzie, panie premierze, żeby proszę nie zgłaszać bardzo, tych projektów redaktor. Wtedy, kiedy, nie mieli, kiedy mieliście większość, pani tylko redaktor, teraz, kiedy jej nie macie? Panie... Dlaczego wtedy we wrześniu, w sierpniu, jak pan mówi, że te decyzje były podjęte? Dlaczego te jak pan dobrze wie, jak pan wtedy, dobrze kiedy wie, mieliście większość? Panie redaktorze, jak pan dobrze wie, we wrześniu nie było już działającego Sejmu. Wtedy wszyscy koncentrowaliśmy się. Ale panie redaktorze, świetnie pan pamięta, jak ustawę na przykład o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego potraktował Senat. Pamiętam, jak nowelizację ustawy o Ukrainie przegłosowaliście państwo w to przypomina sobie pan, że zapewne był to rok 2018, a wtedy Senat działał dużo szybciej. My zaproponowaliśmy ustawę o nowych zasadach rozliczania cen energii elektrycznej, o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Co zrobił Senat? Po prostu zamroził tę ustawę niestety na miesiąc. Zdaje się, że jeśli dobrze pamiętam, była to połowa września czy 20 września, a więc już bardzo krótko przed wyborami. Trudno było wtedy zwoływać Sejm. Wszystko jest bardzo spokojnie do wytłumaczenia, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy wcześniej przed wyborami, tak też to realizujemy. Czy są jakieś inne pytania, szanowni państwo? Dlaczego maksymalny, najpóźniejszy konstytucyjny termin pan wykorzystuje na to ekspoze? Czy to ma jakikolwiek związek? Pojawiają się takie opinie, że nie wiadomo, kto pojedzie na szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, czy pan jest spokojny, to już może być Donald Tusk. I przede wszystkim z większością, tak pan mówi, na 4 lata. Nie czy ja jestem spokojny o to, czy może to być Donald Tusk? Panie redaktor, ja jestem naprawdę bardzo zaniepokojony, jeżeli pan Donald Tusk by tam pojechał, ponieważ na tej Radzie Europejskiej będą omawiane niezwykle ważne sprawy, w tym taka, która dotyczy uchwały, naszej uchwały tutaj sejmowej, o której też krótko rozmawialiśmy dzisiaj z panem marszałkiem, dotyczącej zmian traktatowych. Te zmiany traktatowe, za chwilkę wrócę do tego, te zmiany traktatowe są fundamentalnie ważne dla Polaków wszystkich i niezależnie od tego, kto pojedzie na Radę Europejską, mam nadzieję, że ta kwestia będzie podniesiona w taki sposób, aby przysłużyć się zachowaniu suwerenności przez Polskę. Zapytała pani też o tą datę. Chcemy wykorzystać ten czas na rozmowy z parlamentarzystami. I ten termin jest absolutnie terminem konstytucyjnym. Wykonujemy po prostu pierwszy krok konstytucyjny. Zresztą pan marszałek nie miał też co do tego żadnych wątpliwości i na taką datę się umówiliśmy. Ale rząd nie ma nikogo z innych formacji. Pan liczy, że jeszcze do 11 ktoś się pojawi. Ten rząd, jak widzicie państwo, jest rządem zupełnie innym. Jest rządem nowym, jest rządem składającym się zaledwie z kilku ministrów, właściwie tylko 3 takich, którzy byli w poprzednim rządzie. Nie licząc pana rzecznika, który jest tym samym rzecznikiem, ale nie jest ministrem konstytucyjnym i jest bardzo wielu nowych ministrów. Liczymy owszem na takie nowe otwarcie, na tę refleksję. Ta refleksja zawsze potrzebuje czasu. Panie premierze, czy wybiera się pan do protestujących na granicy przewodniczących? Wysłałem tam panią minister rolnictwa, panią Annę Gębicką i pana ministra
infrastruktury tego rządu, który ustąpił, choć pan minister Weber tam z przewoźnikami rozmawiał. Chcę też powiedzieć, że znaczna część naszego spotkania z przedstawicielami klubu parlamentarnego Konfederacji poświęcona była właśnie kwestiom przewoźników. Był tam pan Rafał, który przedstawiał ten punkt przewoźników, punkt widzenia przewoźników bardzo dokładnie. Wysłuchaliśmy go i uzgodniliśmy pewien tryb postępowania. Z mojej strony jest na przykład bardzo ważne to, aby minister infrastruktury odebrał odpowiednie dyspozycje na Radę Ministrów Unii Europejskiej do spraw infrastruktury, tak aby powrócić do poprzedniego systemu zezwoleń. Ten system zezwoleń działał dobrze. Będziemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy jako rządzący i w jakimkolwiek innym, w jakim się znajdziemy, cały czas wnosili o to, aby przywrócić ten system zezwoleń. W przeciwnym razie rzeczywiście ja też uznaję po prostu szereg racji przewoźników, którzy protestują na granicy. Zresztą już nasza delegacja w Kijowie uzgodniła pewne zmiany, które być może doprowadzą do tego, że te na pusto wracające ciężarówki przez granicę będą przepuszczane, co już rozładuje przynajmniej do pewnego stopnia ten korek i ten protest. Co z pana przeszłością wpisie, panie premierze, jeżeli nie uzyskacie na ten rząd? Czas pokaże. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości wiceprezesem i będę na pewno bardzo aktywnie pracował wtedy w ławach opozycyjnych. Jeżeli by tak się stało, to przygotowujemy zespół pracy państwowej. Będziemy się koncentrować na różnych sprawach, ale wolałbym o tym rozmawiać, jeżeli rzeczywiście taki scenariusz nastąpi. Poproszę pan projekt dotyczący przywrócenia refundacji in vitro. Skąd taka zmiana wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości? Bo to państwa, no państwa rząd obciął finansowanie tego. Szanowni państwo, zawsze to ta procedura była dopuszczalna, zawsze była możliwa. To była tylko kwestia refundowania, refinansowania. To była kwestia refundowania, refinansowania. I jest bardzo wiele procedur, bardzo wielu przypadłości, które różni ludzie wnioskują, aby były refinansowane. Ja akurat osobiście zawsze za tym optowałem. Znam wiele par, które też z tej procedury korzystają. Wiem, jak bardzo ważne jest to, aby realizować rzeczywiście wszystkie możliwe środki po to, aby potomstwo mogło się pojawić. Wiem, jak jest to niezwykle ważne. I proszę popatrzeć, że jesteśmy partią bardzo otwartą, partią takim ugrupowaniem, które dopuszcza takie poglądy, taką wrażliwość dla niektórych. Ja rozumiem też tych ludzi, którzy mają odmienną wrażliwość w tej kwestii, ale ja akurat jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby na zasadzie dobrowolności stosować różne metody, które mogą służyć temu, aby potem się pojawiło.